Mamy wyrażenie 17 i 4 9 minus 12 i 2 3. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i sprawdzenia, ile to jest. No to przećwiczmy to po kolei. Przepiszę te liczby mieszane 17 i 4 9 minus 12 i 2 3. Dwunastkę zapiszę pod 17, a 2 3 pod 4 9, żeby było czytelnie i dokładnie. Najpierw spojrzymy na części ułamkowe, możemy zacząć od nich odejmowanie, ale tu mamy różne mianowniki, tu są dziewiąte, a tu trzecie. I pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, to znalezienie wspólnego mianownika, a dobry wspólny mianownik to najmniejsza wspólna wielokrotność dziewiątki i trójki. Ile to będzie? Zacznę od większej liczby, od dziewiątki i pytamy, czy dziewięć jest podzielne przez trzy. Tak, jest podzielne przez trzy jest podzielne przez drugi mianownik, czyli to jest najmniejsza wspólna wielokrotność. Gdyby nie była, to sprawdzałbym kolejno większe wielokrotności 9: 18, 27 i tak dalej, aż znalazłbym wielokrotność podzielną przez 3. Ale nie muszę tego robić, bo już 9 jest podzielna przez 3. Czyli mogę przepisać obydwie te ułamkowe części jako dziewiąte. Ta na górze już jest zapisana w formie dziewiątych, czyli górną liczbę przepiszę w całości: 17 i 4 dziewiąte, a tę dolną zapiszę jako 12 i pewną liczbę dziewiątych. 2 trzecie ile to jest dziewiątych? Cóż, żeby przejść z trzecich do dziewiątych, muszę pomnożyć razy 3, czyli licznik też muszę pomnożyć razy 3. 2 razy 3 równa się 6. 2 trzecie to to samo co 6 dziewiątych. No i możemy spróbować odjąć, chociaż mimo tych przygotowań mamy na dole większy ułamek i chcemy go odjąć od mniejszego. 4 dziewiąte odjąć 6 dziewiątych. Co tu zrobić? Odpowiedzią jest pożyczanie. Mogę zabrać jedną całość z 17 i tak zrobimy. 17 stanie się 16, a tę całość, którą zabraliśmy z kolumny całkowitej, oddamy do kolumny ułamkowej. Jedna całość to 9 dziewiątych. No to pożyczyliśmy. Zabraliśmy 9, ,9 z 17, 9, 9 to 1, zostało 16 i dodaliśmy te 9, 9 czyli 1 tutaj, do kolumny ułamkowej. Ile to jest 4 ,9 dodać 9, 9 To 13 ,9. Może dziwnie wygląda taki zapis, ale 17 i 4 to to samo co 16 i 13 ,9. Zauważcie, że ten ułamek jest większy od jedności. To to samo co 1 i 4 dziewiąte, a 1 i 4 9 dodać 16 to to samo co 17 i 4 9. Po co w ogóle to robiliśmy? Bo 13 9 jest większe niż 6 9, czyli mogę odejmować. Ile to jest 13 9 minus 6 9? 13 czegoś, w tym przypadku 13 9 minus 6 tego samego czegoś to 7 tego samego czegoś, czyli 7 9. 13, dziewiątych odjąć 6, 9 równa się 7, 9 i teraz możemy przejść do kolumny części całkowitych. Mamy tu pozostałe po pożyczaniu 16, odjąć 12 równa się 4. No i zrobione: 17 i 4, 9 minus 12 i 2 trzecie równa się 4 i 7, 9.